Cześć, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Niestety po raz kolejny po dość długiej przerwie wracam jednak do nagrywania i jak możecie zobaczyć, zaprezentuję Wam w tym materiale naszą plantację pszenicy ozimej. Już na samym początku tego filmu zachęcam również do komentowania tego materiału i też do pisania o tym, co działo się przez ten ostatni czas na Waszych polach i jak teraz wyglądają Wasze uprawy. A jako, że od ostatniego materiału, tak jak już wspomniałem, minęło trochę czasu, to zacznę ten film standardowo od informacji pogodowych. Po połowie maja byliśmy bliscy tego, aby odnotować miesiąc bez opadów deszczu. Na szczęście, kiedy zaczął się ten czwarty tydzień, odkąd nie padało, przyszły deszcze i tych opadów w maju odnotowaliśmy już u nas około 30 mm. 30 mm w kilku opadach o umiarkowanej intensywności, a to znaczy, że był to taki pozytywny, pożyteczny deszcz, który na pewno został przez te rośliny na naszych polach wykorzystany, no bo wiemy, że niestety w wielu regionach, mam nadzieję, że tak nie wydarzyło się u Was, ale w wielu regionach mieliśmy do czynienia albo z potężnymi ulewami, deszczami z gradem, które właśnie nie tylko niosły za sobą też zniszczenia na plantacjach, ale przede wszystkim taki ulewny deszcz, nawet jak udało się, że ten grad nie wyrządził szkód, no to na takiej wysuszonej, zeschniętej ziemi ta woda intensywnie padająca po prostu spływa i mimo, że tych opadów w deszczomierzu widzimy sporo, to jednak na polu nie w każdym miejscu tej wody faktycznie tyle w głąb wsiąka. Z drugiej strony mamy takie miejsca w Polsce, w których już niemal 2 miesiące czy 1,5 miesiąca nie pada deszcz i tam plantacje zbóż wyglądają już naprawdę fatalnie. Mamy obrazy, zdjęcia gdzieś z dronów, jak to wygląda właśnie w tamtych regionach, szczególnie z tego, co kojarzę, to w województwie lubelskim i mazowieckim. Jeśli macie też na swoich polach taką sytuację, w Waszym regionie również nie padał od dawna deszcz, to oczywiście życzę, aby ta sytuacja się zmieniła, natomiast tych strat, które na tych polach widać, już niestety nie da się odwrócić i to wygląda naprawdę, naprawdę przykro. Przechodząc już do tej naszej plantacji pszenicy, to jak możecie zobaczyć, są takie miejsca, gdzie faktycznie też ten niedobór wody jest zauważalny. Już do końca tego sezonu zostanie z nami to widoczne. Mamy tutaj takie słabsze miejsce w tej pszenicy, gdzie widać też od dołu już, jak zaczynała ona ze względu na ten brak wody cierpieć. Natomiast cała plantacja prezentuje się, myślę, nie najgorzej. Tutaj mamy naszą ościstą odmianę pszenicy Aurelius. Już trzeci rok w naszym gospodarstwie i już w poprzednim sezonie nagrywałem również materiały z plantacji właśnie tej odmiany. To, o czym tutaj warto powiedzieć, to widoczne na liściach uszkodzenia po skrzypiące. Jest część rolników, która ma niewielkie doświadczenie z uprawami polowymi. Chodzi mi o rolników, których po prostu komentarze gdzieś spotykam w internecie, na różnych forach, czy właśnie pod materiałami na YouTubie. Także staram się też takim osobom coś w moich materiałach podpowiadać. No jeśli widzicie bardzo dużo takich objawów na swoich polach, nie tylko może być to widoczne w pszenicy, przede wszystkim również w uprawach jarych, takich jak jęczmień, owiec, właśnie takie uszkodzenia na liściach można spotkać, a jest to nic innego jak objaw żerowania skrzypionki i na tą skrzypionkę w wielu przypadkach należy wykonać zabieg insektycydowy.
Najczęściej używanymi preparatami w tym celu są substancje z grupy piretroidów i tak naprawdę jest wiele środków na rynku, które właśnie jedne z tych substancji z tej grupy zawierają, więc można właśnie takich preparatów do zwalczania tego szkodnika użyć. Byłem ciekawy, jaka będzie zdrowotność tej plantacji, no bo wykonywaliśmy co prawda drugi zabieg fungicydowy, natomiast był on robiony w tym okresie, w którym właśnie przestawało padać, no i później mieliśmy długi okres bez opadu, więc na pewno to wszystko nie działało też w pełni swoich możliwości w takiej roślinie, która zaczyna odczuwać ten brak wody. Później, kiedy opady się pojawiły, no to było ryzyko, że tutaj jakieś choroby nam się pojawią, natomiast patrząc na liście flagowe na naszych roślinach nie widać tutaj poza tymi uszkodzeniami po skrzypiące, tak jak na przykład jeszcze tutaj, no to nie mamy tutaj specjalnie objawów chorób. Ten liść flagowy jest zdrowy. Nawet patrząc na liść podflagowy, on również jest czysty, wolny od chorób. Poza tym ościstym aureliusem mamy na tym polu również odmianę RGT Provision. Jest to bezostna odmiana pszenicy, która prezentuje się w ten sposób. Tutaj, tak jak już pokazywałem w poprzednich materiałach, mamy więcej rozkrzewień, więcej źdźbeł i myślę, że również tych kłosów jest tutaj więcej. Natomiast nie prezentują się one tak ładnie jak u aureliusa. Myślę, że na bardziej szczegółowe porównanie przyjdzie czas. Na tej odmianie również widać mocno słabsze miejsca na polu. Myślę, że jest ona przez to nieco bardziej wymagająca niż właśnie ten aureliusz, który tych źdźbeł produkuje, wytwarza mniej, natomiast jest później bardziej wyrównany i mam wrażenie też, że lepiej radzi sobie z takimi stresowymi warunkami jak brak wody. Myślę, że trudno z tego nagrania to zobaczyć, natomiast no tutaj mamy typowo takie miejsce mozaikowate, gdzie raz ta pszenica jest wyższa, raz niższa. To jest w 100% jakby związane z tym, z jakim tutaj stanowiskiem mamy do czynienia. Przejdziemy sobie teraz na tą poprzednią odmianę. Tak tylko wizualnie trudno je ze sobą porównać ze względu na to, że jednak na tym aureliusie znajdują się te ości na kłosach, które nam trochę zaburzają gdzieś ten ogląd na to, jak te kłosy się prezentują, ile ich jest. Natomiast jak widzimy, ten prowizjon również jest zdrowy, zdrowe liście flagowe. Wcześniej byłem tam na tej górce, a teraz jestem na trochę równiejszym stanowisku, na lepszej glebie. No i tutaj widać, że ta odmiana prezentuje się
zdecydowanie lepiej. Tutaj naprawdę fajnie to wygląda. W tym filmie to będzie wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Zapraszam do śledzenia moich przyszłych produkcji. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda mi się pokazać również inne nasze plantacje i wrócić też na te pszenice, aby nieco bardziej szczegółowo się im przyjrzeć, porównać sobie te odmiany. Oczywiście ostateczne porównanie będzie możliwe do wykonania podczas zbioru, no bo wizualnie to jednak zawsze można się pomylić. Mówiłem na przykład o tym, że te kłosy się tutaj tak ładnie nie prezentują przy tym bezostnym prowizjonie. Natomiast trzeba przyznać, że te pięterka są też bardziej zbite, bardziej przybliżone do siebie niż przy Aureliusie. I tak naprawdę na krótszych kłosach mamy podobną liczbę pięterek, co myślę, że w przyszłym materiale z pszenicy będę starał się Wam pokazać. Tak jak już wspominałem, zapraszam do komentowania tego materiału. No i zachęcałem na początku, aby dzielić się tym, co dzieje się w Waszych uprawach na polach. Także przypominam o tym, liczę na te komentarze. Pozdrawiam, cześć!